23 dzień marca, piątek, czas na raport. Kinga Kuczek, witam Państwa i zapraszam, a dziś w serwisie między innymi. Czat znowu zaatakował 5 osób w szpitalu. Ponad 90% górników chce odłączenia kopalni ROW od PGG. To wynik referendum przeprowadzonego w kopalni KWK Marcel w Radlinie. Szef rybnickiego zarządu dróg powiatowych od pół wieku zbiera pocztówki i to nie byle jakie. Jest bezbarwny i bezwonny, szczególnie często daje o sobie znać w sezonie grzewczym. Czat znowu zaatakował. Tym razem w Żorach 5 osób, w tym 2 dzieci, trafiło do szpitala. Przedwczoraj wieczorem interweniowaliśmy na osiedlu Księcia Władysława, gdzie w jednym z mieszkań doszło do potrucia tlenkiem węgla. W tym akurat przypadku potruciu uległa 5-osobowa rodzina, a o całym zdarzeniu zasygnalizowała czujka, która znajdowała się u sąsiada 2 piętra wyżej. Strażacy, gdy dojechali na miejsce, dokonali pomiaru w mieszkaniu, z którego było zgłoszenie. Okazało się, że pomiar się ten nie potwierdził. Nasze czujniki nic nie wykazały, ale zgodnie z zasadami przeszliśmy cały pion. I w mieszkaniu na parterze, już po otwarciu drzwi, czujnik zaczynał wskazywać jakąś wartość. Wartość ta była stosunkowo nieduża, ale strażacy ewakuowali mieszkańców do sąsiedniego mieszkania i zaczęli mierzyć na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Tutaj wartości pojawiły się już większe. Czujnik to jest jedyne urządzenie, które może nam ten tlenek węgla bezpośrednio potwierdzić. Nie możemy go wyczuć, nie możemy go zobaczyć, ani w inny sposób zmierzyć w mieszkaniu. Tutaj jeszcze taki przypadek, że czujnik się odezwał w mieszkaniu na trzecim piętrze, a zagrożenie tak naprawdę było w mieszkaniu na parterze. Nie doszło do poważniejszego zdarzenia, natomiast 5 osób, w tym 2 małoletnich dzieci, trafiła pod opiekę do szpitala. To już drugi taki przypadek, ponieważ dzień wcześniej w podobnych okolicznościach do szpitala została przetransportowana matka z dzieckiem, która uległa potruciu na osiedlu Korfantego. Za kilka tygodni, gdy wiosna rozgości się na dobre, o smogu wielu z nas miłą chęcią zapomni. Jednak nie wszyscy samorządowcy przerwę w sezonie grzewczym chcą wykorzystać na walkę z tym zjawiskiem. Władze Żor zapowiedziały utworzenie specjalnego zespołu, którego zadaniem ma być wypracowanie najkorzystniejszych dla mieszkańców rozwiązań ograniczających niską emisję. Smog nie zna granic. Dymiące kominy w jednym mieście wpływają na to, czym oddychają mieszkańcy kilka kilometrów dalej. Dlatego ważnym jest, aby każda, nawet najmniejsza miejscowość, starała się problem smogu w jak największym stopniu wyeliminować. Temu ma służyć zainicjowany wczoraj w Żorach zespół. W skład zespołu wchodzi 17 osób, 8 radnych, 5 urzędników, pracowników Urzędu Miasta Żory i 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dlaczego 4? Bo tylu się po prostu zgłosiło. Zespół ma kompleksowo przyjrzeć się możliwościom prawnym i ekonomicznym służącym do eliminacji zjawiska niskiej emisji i wdrożenia ich w mieście. Nikt tak naprawdę nie zajął się tym od takiej strony, żeby to wszystko zebrać do jednej całości, porozmawiać też z ludźmi, jakie są ich oczekiwania, bo bez nich my możemy mieć naprawdę najlepsze intencje, ale bez współpracy ze społeczeństwem nie uda się osiągnąć tego efektu. Dlatego też zespół ma stworzyć jak najlepsze warunki, również finansowe, dla chcących walczyć ze smogiem mieszkańcami, bo możliwości w mieście są, chociażby doprowadzające energię grzewczą do niektórych dzielnic ciepłociąg. Jeszcze w czasach, kiedy o tym smogu, ten smog nie był tak medialny, jak jest dzisiaj, nasze miasto wybudowało sieć ciepłowniczą w obrębie Śródmieścia, w obrębie ulicy Osińskiej i ulic przyległych, gdzie sukcesywnie przyłączają się mieszkańcy i w tym momencie niwelujemy skutki palenia węgla. Problem w tym, że nie wszyscy z tej możliwości skorzystali, jako powód podając koszty. Zespół ma się pochylić również nad tą kwestią. Jeżeli realnie pojawi się możliwość skorzystania ze środków na termomodernizację i mieszkańcy po wykonaniu termomodernizacji przeliczą sobie koszty ponoszone na ogrzewanie domu przy ogrzewaniu domu innym źródłem ciepła lub
po podłączeniu się do ciepłociągu. Myślę, że tutaj będzie to zupełnie inna kalkulacja niż do tej pory. Zespół ma również zająć się szeroko rozumianą akcją edukacyjną odnośnie smogu, tak aby podejść do zagadnienia kompleksowo. Te wszystkie działania, te właśnie te edukacyjne, to uświadamianie, a potem te działania związane już z nakładami, czasami ze znacznymi, w sumie dadzą taki efekt, że za kilka lat będziemy oddychali dobrym powietrzem. Górnicy kopalni Marcel w Radlinie chcą odłączenia kopalni ROW od Polskiej Grupy Górniczej. Tak wynika z przeprowadzonego w zakładzie referendum. Te zostało zorganizowane z powodu niezadowolenia pracowników z obecnych płac. Pytanie referendalne brzmiało, czy jesteś za odłączeniem KWK ROW od Polskiej Grupy Górniczej. W referendum wzięło udział prawie 65% załogi, która tego dnia była w pracy. Spośród głosujących ponad 94% opowiedziało się za odłączeniem KWK ROW od PGG. Związki w całej Polskiej Grupie Górniczej domagają się 10% podwyżek. Weszły już w spór zbiorowy z zarządem spółki. W Wodzisławiu Śląskim zostanie powołana Wodzisławska Rada Seniorów. Docelowo Wodzisławska Rada Seniorów będzie liczyć 8 członków. Ich kadencja potrwa 4 lata. Kandydatury można składać do końca marca. Blisko 270 tysięcy papierosów i 14,5 kg tytoniu bez akcyzy przechwycili częstochowscy policjanci. Wejście do skrytki, w której trzymano kontrabandę, prowadziło przez kojec i przystawione było budą do psa. Straty Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na prawie 305 tysięcy złotych. Podejrzany o posiadanie nielegalnych wyrobów, 55-latek, został zatrzymany. Wkrótce usłyszy zarzut, o jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd. Na swoim koncie ma 7 płyt, 9 Fryderyków, a także wiele innych nagród branżowych. 10 czerwca wystąpi podczas Dni Wodzisławia Śląskiego. Świetna gwiazda, polski wykonawca, polska wykonawczyni w zasadzie, Ania Dąbrowska. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów, już nigdy więcej zamknęłam serce. Zagra u nas najlepsze przeboje, wystąpi jako gwiazda, jako ostatni wykonawca. Koncert Ani Dąbrowskiej zakończy 49. Dni Wodzisławia Śląskiego. Wcześniej wystąpią m.in. zespół Lady Punk, Lanberry, Milli Vanilli oraz Fun Factory. Fundusz Solidarności to idea, dzięki której mniejsze samorządy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mają szansę na dodatkowe pieniądze. I tak gmina Gierałtowice pozyskała niedawno ponad 3 miliony złotych, które przeznaczone zostaną na remont kilku gminnych dróg. Pierwsza w naszym kraju metropolia składa się z dużych miast i mniejszych gmin. Te drugie z racji rozmiarów mają proporcjonalnie mniejsze budżety. Stąd idea Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Jako gmina Gierałtowice, należąca do tych mniejszych gmin, ponad 20 wchodzących w skład metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, skorzysta w sposób znaczący, bo kwotą 3,3 miliona złotych. Blisko połowa tej kwoty w gminie Gierałtowice przeznaczona będzie na rozbudowę tej drogi i chodnika tuż przy zespole szkolno-przedszkolnym w Paniówkach. Droga, która jest bardzo często uczęszczana, jest tam duży ruch samochodowy, ruch do szkół, do centru i bardzo dobre usytuowanie tego chodnika pozwoli na znaczne poprawę bezpieczeństwa poruszania się pieszych i samochodów. Remont czeka całą drogę dojazdową do szkoły w Paniówkach, podobnie jak ulicę Wodną w Przyszowicach i Powstańców w Gierałtowicach. Wszędzie obok nowej nawierzchni dróg powstaną chodniki i kanalizacja deszczowa. Gmina liczy, że w kolejnych latach finansowe wsparcie ze strony metropolii się nie skończy. Podaliśmy też obiekty kubaturowe, na przykład nasz gminny ośrodek kultury. Liczymy na to, że w tych przyszłych latach będzie możliwość dofinansowania i na takie przedsięwzięcia. A wspomniane w tym materiale inwestycje ruszą już za kilka tygodni. Zawodowo szefuje zarządowi dróg powiatowych. Hobbystycznie zajmuje się zbieraniem kart pocztowych, szczególnie tych wydawanych przed laty w Rybniku. Pan Bernard Simon pocztówki zbiera niemal od pół wieku. W rybnickim starostwie powiatowym można oglądać tylko ich część. Odbywa się tutaj wystawa Powiat Rybnicki na starych kartkach pocztowych. Pierwszą pocztówkę dostał od kolegi. No zbieram 49 lat, dość sporo. Pierwszą kartkę dostałem od kolegi już nieżyjącego. Było to w 1969 roku. To był kościół franciszkanów w Rybniku.
na ulicy Halera. Bernard Simon jest kolekcjonerem przede wszystkim kart pocztowych Rybnika wydanych do 1945 roku. Na swoim koncie ma już niemal wszystkie. Pocztówek samego Rybnika mam 991. No i praktycznie zbiór, myślę, że dobiega, już jest względnie kompletny, bo ocenia się, że tych kartek było 1000 w mieście Rybniku. Mnie się wydaje, że może to dobijać do liczby 1050-1100. Kolekcjoner na co dzień jest dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Wystawa odbywa się więc w miejscu jego pracy. No to bardzo dobrze mieć takiego pracownika. W ogóle wszystkich podziwiam, którzy mają jakiekolwiek pasje i tacy pracownicy są ze wszechmiar pożądani, bo to są pracownicy, którzy często znajdują się w takim świecie wartości, które dzisiaj są nam potrzebne również w pracy samorządowej. W Galerii Starostwa można obejrzeć dokładnie 52 pocztówki. Jaki urok miał chociażby te różne zakątki naszego powiatu na starych pocztówkach, gdzie to piękno jest często pokazywane w czarno-białym aspekcie, a te zmiany są w szerokim zakresie bardzo ciekawe. Kościół na przykład w Lyskach przypomina bardzo teraz obecny po odnowieniu. Wygląd kościoła kiedyś, obecnie. Tu na przykład jest wyższa wieża w tym kościele. Droga od pierwszej do każdej następnej pocztówki była kręta, bo aby znaleźć dawne karty pocztowe, trzeba się było nieźle naszukać. Różnego rodzaju giełdy, staroci, powiedzmy aukcje, no i paru dobrych znajomych w Niemczech przeszukuje różnego rodzaju giełdy niemieckie i szuka. Takie pocztówki to żywa lekcja historii. Kartka pocztowa, ta widokowa, uczy, bo wiele zabytków i czy powiedzmy kamienic już nie istnieje, ich nie ma, a te ulice można zobaczyć takie, jak były 100-120 lat temu. Mają ogromną wartość, nie tylko materialną, ale także, a może przede wszystkim historyczną. Już chyba nie ma, czy to jest. Pocztówki z kolekcji pana Bernarda Simona stanowią cenne źródło informacji o miejscach, które dziś albo już nie istnieją, albo wyglądają zupełnie inaczej. Są najszybciej powiększającą się grupą społeczną w naszym kraju, a ich potencjał wzrasta z roku na rok. Seniorzy to osoby, których styl życia na przestrzeni kilku ostatnich dekad zmienił się diametralnie, a wczoraj w Jastrzębiu-Zdroju samorządowcy, lekarze i sami zainteresowani dyskutowali o tym, jak w przyszłości zadbać o potrzeby osób starszych. Dziś senior to człowiek aktywny, chcący czerpać z drugiej albo nawet trzeciej młodości pełnymi garściami i mający swoje oczekiwania. No może jakiś koncertów więcej w tym mieście, bo jest ich mało. No jakieś ścieżki zdrowia. Jakieś rozrywki, odpowiednich prelekcji na temat zdrowia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Nie wiem, jakieś turystyczne wycieczki może. Spokoju, opieki, przyjaźni, bliskich ludzi wkoło środowiska, miasta. W trakcie wczorajszego forum seniora w Jastrzębiu-Zdroju dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób samorządy powinny wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Jeździmy po całym województwie, żeby tą informację, tą ofertę skierowaną do seniorów propagować, powielać, ale też żeby zarażać seniorów w innych miejscach, różnych miejscach województwa do tego, żeby byli aktywni, żeby wychodzili z domu, żeby porywali, wciągali w te różnorakie tematy, bo ten Śląski dla seniora nie jedno ma imię, żeby wciągali innych. Seniorów z roku na rok przybywa i takie miasto jak Jastrzębie-Zdrój musi myśleć o tak sporej grupie mieszkańców. Taką potrzebą dla miasta Jastrzębie-Zdrój jest ośrodek dziennego pobytu dla seniorów. I nad tym będziemy pracować. To już jest nasze założenie sprzed 2 lat. Nie udało się niestety pozyskać środków wcześniej ani lokalu, który jest do tego potrzebny. Myślę, że w najbliższych latach to się uda. Z punktu widzenia tych osób lepiej, aby stało się to szybciej niż później. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę jeszcze sport i informacje pogodowe. Za dziś dziękuję. Zapraszam już na poniedziałkowy serwis. Do zobaczenia.